Jak będzie w tej chwili angielski kolos w białych spodenkach, już trafił lewym prosty. Długi ten lewy prosty Thompsona i ona dobrze wie, że Mariusz nie jestem mistrzem uników. Zaczął bardzo mocno od niskich kopnięć i parteru szuka teraz James Thompson. Jest! Pozycja boczna Pudzian na plecach. To nie jest dobra pozycja dla Mariusza Pudzianowskiego. Duży spokój na twarzy Pudzianowskiego, przyciąga głowę Thompsona, aby ten nie prostował się do jakichś ciosów. No, ta pozycja może być zmorą Pudzianowskiego, bo właśnie w tej pozycji oddał trójkąt rękoma. Teraz musi być zdecydowanie bardziej skoncentrowany. I Thompson oczywiście zdaje sobie tego sprawę. Chciał przez chwilę wykluczyć lewą rękę Pudzianowskiego. Nie udało się, ale to Anglik jest w tej chwili absolutnie panem sytuacji. 30 zawodowych na pojedynków na koncie Jamesa Thompsona, to jest naprawdę... na koncie Mariusza Pudzianowskiego. Poszedł po kluczy rękoma Thompson, widać, że jest dobrze przygotowany do walki parterowej. Ta taktyka, aby poddać Pudziana, sprawdziła się w pierwszej walce. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. A poza tym, bez wątpienia, Anglik nie chciał się bić. Pamiętamy przecież, że w końcówce tej pierwszej walki, w pierwszej rundzie, był bliski, był oszołomiony, był zupełnie zamroczony przez Pudziana, ale jednak przetrwał. Cięższy jest zdecydowanie Thompson od Pudzianowskiego i teraz te kilogramy mogą robić sporą różnicę w walce parterowej. Nawet nie stara się Thompson przechodzić tej pozycji do dosiadu. Zdaje sobie sprawę, że tu może zadawać cios. Jest próba wykluczenia lewej ręki Mariusza. A teraz obejście do północy, południe. Czyżby taki plan i takie duszenie chciał zastosować? James Thompson zostawia głowę Pudziana, ale nie ryzykuje Thompson, aby iść po gilotynę. Teraz jest możliwość za chwilę obejścia, oddania pleców. Pudzianowski się prostuje, ale to nie jest dla niego dobra sytuacja, bo znów ląduje na plecach i znów Thompson jest boczny. Absolutnie panuje nad tym, co się dzieje. Zdecydowanie duży spokój wynikający z ogromnego doświadczenia Anglika pozwala teraz mu spokojnie kontrolować tę walkę i zapaścić czołgi parterowej. Parterowo na razie Pudzianowski nie znajduje jakiejkolwiek recepty, aby zmienić pozycję, wrócić do stójki, przetoczyć, nawet wciągnąć do gardy. A Thompson powoli, konsekwentnie, takimi małymi, krótkimi ciosami stara się rozbijać głowę Mariusza. Wielkiej krzywdy mu nie robi, ale te 10 kg więcej bez wątpienia ma tu ogromne znaczenie. Próbuje po raz kolejny obchodzić do duszenia północ, południe pozycję James Thompson. Skręca się Pudzianowski. I mamy zmianę bocznej z jednej strony na drugą. I sędzia nie ma absolutnie powodu do tego, aby podnieść walkę do stójki. Nie, absolutnie nie ma powodu, bo cały czas pracuje. Widzimy, że coraz więcej ciosów, jak może krótkich, ale takich mocno niewdzięcznych, dochodzi do twarzy Pudziana. Jeszcze w tej chwili Mariusz stara się wyeliminować ręce rywala. Stara się przyciągnąć swoją głowę do jego klatki piersiowej, ale będzie to robić zdecydowanie coraz trudniej za każdym razem. Przyjmuje krótkie ciosy od Jamesa Thompsona Pudzianowski. Dobra pozycja boczna ze strony Anglika, dobra kontrola tej pozycji w wykonaniu kolosa. Teraz jest taki moment, że praktycznie nic się nie dzieje. Być może sędzia podniesie tę walkę. To jest jedyna szansa dla Mariusza, aby uratować tę rundę. Ciosów jakby... coraz więcej, są obtarcia. O, jest Pudzian pozycja, wstawaj, wstawaj, wstawaj Mario! I udało się. I w tej chwili można wymieniać ciosy. Pudzianowski ma w tej chwili minutę i 20 sekund na to, aby odrobić straty. Te straty bardzo duże w tej pierwszej rundzie. Walczy bez butów, zauważyłeś? Walczy po raz pierwszy bez butów. Trafił teraz lewy prosty Pudzianowski. Jest plan na ten pojedynek i nieskromnie mówi o tym Pudzianowski, żeby okopać wyprostą nogę kolosa. Na razie kilka niskich kopnięć doszło, ale to wciąż za mało, aby złamać Anglika. Stara się atakować tymi ciosami sierpowymi. I od razu widać, że w tej chwili chyba ta kondycja Pudzianowskiego jest zdecydowanie lepsza niż w tej pierwszej walce. Oddycha ciężko Mariusz, ale jakby zaprogramowany na ten low kick strzela raz po raz w nogę wykraszał Jamesa Thompsona. Lewy na lewy. Tutaj więcej szans ma Thompson, ale jednak to cios Pudzianowskiego doszedł do głowy rywala. Jeszcze raz niskie kopnięcie. Są mocne ciosy, no odda, wraca się od swojego rywala plecami, ale wraca. Wraca Pudzianowski, oddając mocne kopnięcie. Dobrze, dobrze, kilka tych niskich kopnięć doszło już do nogi kolosa i znacznie ograniczyła mu mobilność. Jest czas, jakiś problem techniczny, chyba rozpiła się rękawica, ale gdzieś ta taśma się lekko zsunęła, ale nie, można wrócić. Przykleja się do swojego rywala, teraz Pudzianowski, próba haczenia. Jest Thompson z boku. Widział, że przegrywa tą stójkę i w tej chwili atakuje.
Kevin jeszcze Budzianowski rękami jest w stanie te ciosy zablokować i gong, który kończy pierwsze starcie. Uspokoił! Brawo, Mariusz! Jest sprawa, jest obrona! Nie daj się wywrócić! I teraz kontroluj przebieg tej walki w parterze! Ale spokój na twarzy Puciana! Ale konsekwencja! Włożył rękę pod głowę swojego rywala! Duszenie gilotynowe, nie zapiął nogi! Thompson to wyciągnął! Jest krew! Ale zachwiał się po tym lewym prostym, fenomenalnym lewym prostym Puciana Thompson, a on nie skończył, poczekał. Będzie miał jeszcze swoją szansę w tym pojedynku Budzianowski, na co chyba wszyscy przed telewizorami i w łódzkiej Atlas Arenie liczą. Ale to jest sytuacja, która się absolutnie odwróciła po tej nieudanej gilotynie. To Thompson jest już na górze, to Thompson wyciąga lewą nogę, to Thompson ma dosiad. Jeżeli rozerwie tę klamrę, jeżeli podniesie pozycję, będzie bił bardzo mocno. I bije, jest dosiad i widzimy, jak krew cieknie z nosa Jamesa Thompsona. On próbuje klucza na rękę, próbuje duszenia trójkątnego, ale nie, prostuje się, aby zasypać w naszego zawodnika gradem ciosów. Budzianowski musi stworzyć pasywność tej walki, musi przyciągnąć głowę Thompsona. Jeżeli doszłoby jeszcze raz do stójki, to wydaje się, że te jego ciosy mogłyby zdecydować o przebiegu pojedynku. Zrzuć go z siebie, Mariusz! Nie udało się! Była próba zrzucenia, ale Thompson wyprostowany, zabrakło zepchnięcia Piotr rywala. Osłabiony po tych ciosach Pudzianowskiego w stójce. Thompson teraz jakby w takim transie rzuca raz po raz ciosy i sierpowe, i młotki, i proste w głowę naszego zawodnika. Wie, że musi atakować. Pudzianowski się skręca. Czy Pudzianowski wyjdzie z tego? Oddał plecy. Jest bliski Thompson tego, żeby skończyć to duszenie w zapleczu. Zaryzykował Mariusz, ale jest odwrócenie się! I Mariusz jest teraz z góry w karcie! A i Thompson przerwał dosiad! A więc Mariusz, zaczynaj taniec! To jest ogromna szansa dla Budzianowskiego. W tej chwili nie ułoży sobie Thompsona. Próba przejścia na niego nogami, ale Thompson kontruje! I znów jest na górze. Rewelacyjnie teraz podhaczył stopą udo rywala James Thompson i przetoczył Pudziana po raz kolejny na plecy. Ale nie może Mariusz rezygnować. Jest w stanie przetoczyć. Jest w stanie zmienić jeszcze obraz tego pojedynku. Trzeba uważać także na nogi. W tej chwili Thompson jest w gardzie Pudzianowskiego. Stara się atakować taką klasyczną techniką. Dwa ciosy na dół, jeden na górze. Pudzianowski stara się wstać, ale jeszcze mu się nie udało. Dobre dwie minuty jeszcze ma Pudzianowski, aby zmienić tą pozycję, aby przetoczyć rywala, albo wrócić do stójki. Jeszcze bije Thompson, wie, że nie może być pasywny. Wie, że sędzia Tomasz Bronder czeka, aby podnieść tą walkę do stójki. Jeżeli tylko publiczność, zacznie się niecierpliwić. A Pudzianowski odpowiada tymi ciosami młotkowymi z dołu. Rozmija kamerwizdami twarz rywala, ale Thompson także nie poddaje się. I teraz wymieniają te ciosy i spadają na głowy. I rozbijają sobie, dewastują wręcz twarze. A jest to walka niezwykle emocjonująca. Pudzianowski ma rozbity prawy brzuch brwiowy. Ciosy, mocne ciosy Thompsona spadają na Pudzianowskiego. Odpływa przetoczenia, ale cały czas kolosę, stabilna pozycja. Coraz mniej czasu, tylko 90 sekund na to, aby zmienić przebieg tego pojedynku. Pudzianowski jest ciągle na dole. Czy będzie jeszcze w stanie przetoczyć rywala? Czy sędzia podniesie tę walkę? Thompson atakuje, Thompson wie, że tu wszyscy 14 tysięcy ludzi są przeciwko niemu. Ale jest stójka i to będzie ostatnia szansa dla Pudziana. Tu już nie czas na low kicki. Czas trafić i uważać, aby Thompson nie wprowadził tej walki do parteru po raz kolejny. Broń to Mario! Jeszcze się udało, ale z tej sytuacji Pudzianowski także nie jest w stanie coś zrobić. Jest w stanie zabrać biodra i to robi teraz Pudzianowski. Trzeba wrócić do stójki i zacząć boksować, ale chybił teraz. Strzelić mocnym kolanem, mam wrażenie, że Kolosus zachwiałby się mocno na nogach. Dobry, krótki, prawy. O, próba ultimaty wykonali Thompsona, po której ląduje na dekę. I teraz jedziemy.
6 minut. Ardei ostrej wymiany ciosu, ale chyba to, że... Palił się duży spokój i kondycja na dwie rundy. I teraz widzimy, że Mariusz siedzi w narożniku jeszcze bardzo, bardzo spokojny. 10 minut twardej, męskiej, wyczerpującej walki. Próba duszenia gilotynowego. Jeszcze tego nie potrafi. Miał swoją szansę Thompson, mając plecy Pudziana, ale ten szybciutko obronił pozycję. Atakował Thompson, rozbijał ten prawy łuk brwiowy, ale nie zalała się krwią twarz Mariusza Pudzianowskiego. Odpowiadał bardzo mocno, dążył z ogromną determinacją do zwycięstwa i tu miał największą szansę na wygranie tej walki. Bardzo mało brakowało, aby Mariusz zakończył tę walkę przez techniczny knockout. Ladies and gentlemen, we got the majority decision. And your winner is...